Hej wszystkim, z tej strony Raven i witam was na moim kanale. Z tego miejsca chciałem wam bardzo serdecznie i cieplutko podziękować za wasze miłe komentarze, za wasze lajki, subskrypcje, za wasze wsparcie. Nie wiecie, ile to dla mnie znaczy jako dla twórcy takich filmów. Dziękuję wam, jesteście najlepsi. Nagrywam to intro już po nagraniu samego odcinka. Dzisiejszy odcinek polega na tym, że grałem widmem ze specjalnym buildem. Widmo w tym odcinku był odporny na palety oraz na okna. Build ten składał się z addonów takich jak Taniec Cienia, który znacznie przyspieszał przechodzenie przez okna, niszczenie palet oraz generatorów, gdy byliśmy w trybie niewidzialności. Drugim addonem, jakiego używaliśmy, był Wąż Saza, który sprawił, że widmo wychodzi z trybu niewidzialności natychmiast po kopnięciu generatora, ściany lub palety. Jeśli chodzi o perki, używaliśmy perków takich jak Wpina, który po pierwsze, przyspieszył prędkość przechodzenia przez okna. Po drugie, blokował okno na 16 sekund, gdy przez nie przeszliśmy. Kpina łączyła się jeszcze z Tańcem Cienia, która sama z siebie jeszcze przyspieszała akcję przechodzenia przez okna, gdy byliśmy w trybie niewidzialności. Następnym perkiem był Entliczek Pętliczek, który sprawiał, że po powieszeniu ocalałego, gdy kopnęliśmy generator, traciłem natychmiastowo 25% progresu. Ten perk również się łączył z Tańcem Cienia, ponieważ Taniec Cienia przyspieszył również kopanie generatorów. Pozostałe dwa perki to Barbecue i Chili, który pozwalał nam łatwo lokalizować ocalałych oraz dawał nam dodatkowe punkty krwi, oraz Dissonance, który podświetlał nam generatory, które naprawiały dwie lub więcej osób. To tyle jeśli chodzi o build. Swoją drogą, sam ten film nagrywałem już dwa razy, bo za pierwszym razem trafiały się mniej więcej takie sytuacje. No nie mogę go kopnąć. O! Tak grasz? Ciekawie. Niestety. No dobrze, dziękuję wam jeszcze raz, jesteście świetni. Mam nadzieję, że nasz community będzie rosło. Ja już nie przedłużam, życzę wam miłego oglądania. Trzymajcie się. Kaplica ojca Campbella, przytułek Crotus Pere. Crotus Pren. Dobra. Jesteśmy w całkiem niezłym spawnie, bo nie mamy daleko do żadnego gana. O! Dobra. Idziemy tam. Po takiej małej strukturze chcesz się wymyślić? To nie przejdzie, przykro mi. Dobra. Jak to rozebrać, był? A, tylko ciskam w tłum, nie ma tych problemu. Okej. Oj, to już nie sięgnęło. Są prawdopodobnie. Co za generasz? Okropieństwo. Tam, jeżeli ktoś jest na granie, tam to tam pójdę. Mam cię. A.S. O,
o nanokunie się, jak bardzo lubi swoją drużynę. O, Bill, chodź tu. To nie jest stanelowanie, bo... Nie mogłem zaatakować, ale... Już jest okej. Okej. Trochę dziwnie. Pengmin się poruszasz, ale... Dla mnie to lepiej. Z twojej strony. Gdzie ona pobiegła? Okej. Nie ważne. A, tu ktoś jest. Jesteś w decołonie chyba. Gepard? Chyba nie. Piesy są chyba w miarę blisko. Tak myślałem. Jak te wszystkie perki pięknie mają swoją synergię. I znów się zgubiłem, kurde. No dziwnie biega. To się w dziwny sposób się porusza. Okej. Tam jest jedna osoba. Może tu ktoś jest. I to jest piękne w tym rzutem perków. Mamy właśnie termowego hita. I teraz co robić? Nie zrzucisz palety? Dostaniesz. Zrzucisz paletę? Dostaniesz. I to jest to, co kocham w tym bildzie. A my lecimy dalej. Pengmin? No dobra. Tam ktoś jest. Tam pójdziemy. Bill, dawno cię kolego nie widziałam. O! A ty też chyba słyszeje. Cóż, przykro mi. Chyba wezmę ciebie. A, albo ciebie. Ło! Wow. To było masne. A to akurat zrobiłem specjalnie, żeby zdobyć dystans. Damn! No i to są hity, kurde. O. Tu już palety nie ma. Zdążyła się. Idę cofać przez nim hita. Ja w pełni tego buildu nie wykorzystuję, bo na przykład... Nie korzystamy za bardzo z... Pętliczka, pętliczka. Zablokujemy tutaj. Idziemy tu.
Jak będziesz próbował tam przeskoczyć, to przykro mi, ale się nie da. Czy ja coś mówiłem, że nie wykorzystujemy pełni tego builda? Mieliłem się. What? Dobra. Ale on jest w dobrej pozycji, kurde. A tu tak coś biegał. O, właśnie ona. O, ale nie trafiłem, ale to bolało. Dobra, zrobimy to. Trzy od sobie utrzymamy. Palce z czego wciąż egzystuje. Podam. Teraz nie masz nic. Musisz po prostu biec. Dokładnie oglądać się na biegnie. Bo mam problem. A, chciałem ją złapać. Dobra to. I zakładałem, że ona pójdzie w dziwny sposób. Pójdę tędy. Kurde, gdzie jestem? O. Teraz tutaj, tu jest, o, mamy drzwi. I tędy. Jesteśmy na TNL Wallu. Na TNL Wallu można się łatwo wyrżnąć. Jak się nie umie gonić. Popnijmy to. I biegniemy po nam. Wykro mi. Chwila nic się nie ma. Muszę go najpierw złapać. O! Czyżby klucz? I tak to nieźle. To był dobry mecz. O! Markowe części. Zastanawiałem się, czemu tak szybko pierwszy generator został naprawiony. Gate. O! Okej. Czyli jestem ślepy. Czyli Bill uciekł po prostu bramą. Ja jestem trochę ślepy. Trudno. To i tak był bardzo dobry mecz.